W tym filmie pokażę Ci, jak wymienić łańcuch w rowerze. A, zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Maciek Sobel i prowadzę bloga narower.com No. To przejdźmy do dzieła. To jest mój zużyty łańcuch. Swój ustaw na najmniejszej zębatce kasety. Jeśli masz spinkę, to ustaw ją na dole. Aha, spinka wygląda tak. Z przodu najlepiej zdejmij łańcuch z korby, żeby był mniej napięty. Aby rozpiąć spinkę musisz mieć długie kleszcze lub specjalne kleszcze do spinki. W palcach będzie Ci raczej ciężko. Nie masz spinki? Musisz rozkuć łańcuch. W tym celu potrzebny Ci będzie skuwacz do łańcucha. Wybierz dowolny pin, zakręć wokół niego skuwacz i rozkój łańcuch. Najważniejsze, żebyś idealnie trafił w pin. Nie potrzebujesz mieć do tego dużo siły. Teraz gdy rozkułeś łańcuch, zdejmij go z roweru. Tak na marginesie są dwa sposoby e, pomiaru nowego łańcucha. Ja będę się trzymał tego, który jest pewniejszy. Więc aby wymierzyć nowy łańcuch, przełóż go na największą tarczę kasety oraz na największą tarczę korby. W ten sposób ustalisz jaką długość tak naprawdę powinien mieć łańcuch. Musisz go teraz czymś przytrzymać. Może to być specjalny czy rząd, kawałek drutu, czy nawet, nie wiem, sprężyna zweków. Gdy go już przewleczesz, to go napnij. I musisz przeczytać dokładnie następującą notkę oraz kolejną. Okej, okay, ja lubię sobie jeszcze zaznaczyć markerem ogniwo, które mam rozpiąć. Gdy już je sobie zaznaczyłeś, wiesz, które masz rozpiąć, weź skuwacz i wypnij sworzeń z tego ogniwa. Jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, jak wybrać to ogniwo i tak dalej, jak ma być ten łańcuch napięty, to kliknij sobie w i, które pojawiły się u góry, i przeczytaj sobie dokładnie wpis, który jest jakby skorelowany z tym filmem. Przy zakładaniu sprawdź, czy nie jest to łańcuch kierunkowy. Zobacz, czy nie ma stosownych oznaczeń na łańcuchu. Jeżeli nie, to przewlecz go przez przednią przerzutkę oraz przez najmniejszą zębatkę kasety. I wózek przerzutki dokładnie tak jak widzisz. Musisz zwrócić uwagę na ten metalowy element w przerzutce, po to, żeby łańcuch potem dziwnie nie ocierał. Przytrzymaj sobie łańcuch, bo będziemy zakładać pin lub spinkę. Więc tak wygląda pin. Ma dziubek. Wsadź go dzióbkiem w kierunku koła. Przy pomocy skuwacza, wsadź go do łańcucha, aż wejdzie do samego końca. Zanim skończysz zakuwać łańcuch, upewnij się, że ogniwo nie jest sztywne. Gdy łańcuch już na pewno jest w porządku, weź kleszcze i ułam wystającą część pinu. Jeżeli twój łańcuch jest 11-biegowy, to po ułamaniu musisz lekko cofnąć pin tak aby nie wystawał poza zewnętrzne blaszki łańcucha. Dobra, przejdźmy do spinki. Więc aby połączyć łańcuch z spinką, potrzebujesz rozkuć pozostałą część ogniwa. W końcu spinka to dwie zewnętrzne blaszki i dwa piny, no nie? Więc gdy już się z tym uporasz, to po prostu załóż spinkę na każdy koniec łańcucha. Zdecydowana większość spinek jest w ogóle wsuwana, więc włóż piny w dziurki i mocno pociągnij, aż usłyszysz kliknięcie. No i w sumie to by było mniej więcej na tyle. Teraz możesz zdjąć uchwyt do łańcucha, z łańcucha, założyć łańcuch na zębatkę korby i cieszyć się sprawnym napędem. No, no to teraz już wiesz, że jeszcze musisz dać suba. Ewentualnie obcza inne filmy. W każdym razie, w i kliknij. Tu albo tu.